Dzieci, widzę, już wyszły na zajęcia szkoły niedzielnej, a ja przed wami mam dzisiaj do rozważenia taki temat, ktoś by powiedział rodzinny, no może i tak nazwać, o prawdziwej rodzinie chciałbym mówić. Bo wiecie, każdy normalnie funkcjonujący człowiek, kiedy przychodzi na to właściwy czas w jego życiu, zaczyna myśleć, wiecie, tak bardziej społecznie. Nie chodzi mu już jedynie o przynależność do takiej czy innej grupy, w której czułby się dobrze, ale jego pragnienia społeczne tak bardziej zawężają się wokół niego. Człowiek wtedy zaczyna myśleć, jak to mówimy, o założeniu rodziny, tak? Każdy z nas wywodzi się z jakiejś lepszej czy gorszej rodziny. Dlatego jest to naturalne, że sami, gdy przychodzi na to odpowiedni czas, myślimy bardzo poważnie o tym, aby dokładnie wejść w ten temat. Wiecie, Bóg w swoim słowie pozostawił nam opisy dziesiątek, a nie wiem, czy nie setek rodzin, różnych rodzin. Rodzin, w których działy się też różne rzeczy. Były chwile wyciskające łzy radości i szczęścia, ale były też knowania, a nawet zabójstwa. Weźmy choćby taką przykładowo tylko rodzinę Dawida, tego starotestamentowego króla Dawida. Wiecie, wielkie błogosławieństwo było nad nim. Spoczywało na całej tej rodzinie. Ale to nie uchroniło poszczególnych jej członków od różnych dramatycznych przeżyć, a nawet przedwczesnych śmierci. Grzech, który popełnił Dawid z Batszebą, pamiętamy, poważnie zagroził funkcjonowaniu całej tej rodziny, doprowadzając do tego, że jeden z jego synów zgwałcił swoją siostrę, a inny, który bardzo ją kochał, nastawał na jego życie dotąd, aż go tego życia nie pozbawił. Dalej, jeden z synów Dawida postanowił zbuntować się przeciwko ojcu i przeciwko królowi, zbrojnie przejął władzę w państwie i obwołał się królem, kiedy królem był Dawid. Dawid musiał uchodzić przed swoim synem. Wiecie, i można byłoby jeszcze przywołać kilka innych wydarzeń z rodziny Dawida. A jednak właśnie to z tej rodziny Bóg wzbudził całą linię królów judzkich i jak się okazało, samego króla Jezusa Chrystusa. To Dawid w swoich uszach usłyszał od Boga, on mu obiecał, że jego potomek będzie panował na wieki. Rodzina, pokrewieństwo, więzy krwi. Chciałbym, abyśmy mogli dzisiaj rozważyć temat prawdziwego pokrewieństwa. Ponieważ żyjąc na tym świecie,
Często możemy obserwować, jak wielu ludzi stara się wykorzystywać te więzy dla własnych korzyści, własnych racji czy ambicji, niszcząc przy tym, a przynajmniej poważnie nadwyrężając dobro innych. A czy wiecie, że nasz Pan Jezus Chrystus też miał rodzinę? Miał rodzinę. No nie była to rodzina przez Niego założona, ale była to rodzina. Dom, w którym wychowywał się, wzrastał, uczył się i pracował, i służył. Rodzina, dla której nawet w pewnym czasie stał się jej głową. Rodzinę tę stanowili jego młodsi bracia, jego matka i jego siostry. W oznaczonym przez Boga czasie, tak jak Ewangelia mówi, mając około 30 lat, Jezus opuszcza tą rodzinę po to, aby zaświadczyć społecznie w Izraelu o swoim prawdziwym ojcu, ale też objawić siebie jako obiecanego Izraelowi Mesjasza. I właśnie wtedy ma miejsce ta oto historia. Otwórzmy Boże Słowo na Ewangelii według świętego Marka na 3 rozdziale i przeczytamy ostatnie 6 wierszy. Od 31 do 35, 3 rozdziału Ewangelii Marka. Wtedy przyszli matka i bracia jego, a stojąc przed domem, posłali po niego i kazali go zawołać. A wokół niego siedział lud i powiedzieli mu: oto matka twoja i bracia twoi i siostry twoje są przed domem i poszukują cię. A odpowiadając, rzekł im: któż jest matką moją i braćmi? I powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli, i rzekł: oto matka moja i bracia moi. Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Chciałbym, abyśmy mogli dzisiaj spojrzeć na tą przecież bardzo dobrze znaną historię, może w taki nowy, a przede wszystkim otwarty sposób. Bo Jezus formułuje tutaj swego rodzaju warunki prawdziwego pokrewieństwa. No bo moglibyśmy powiedzieć, no co, nie rodzina przyszła do niego? Dlaczego powiedział to, co powiedział? Że to nie ci, którzy tam stoją za drzwiami, ale ci, którzy są w środku, są jego rodziną. Wiecie, wynika z tego, że pokrewieństwo nie jest wcale sprawą wyłącznie ciała i krwi. Zdarza się przecież, a w Kościele myślę niestety albo stety bardzo często, że człowiek jest bliższy komuś, z kim wcale nie łączą go więzy krwi, cielesne więzy. Bardziej jest związany z kimś, kto okazuje się być no zupełnie dla niego może obcą osobą.
co stanowi o prawdziwym pokrewieństwie. Chciałbym zauważyć, że temat ten był bardzo ważnym tematem dla Żydów, dla ówczesnych Żydów. O niczym chyba bardziej nie lubili dyskutować jako swoich bliskich i dalszych rodzinach. Genealogię mieli w małym paluszku i przekomarzali się, która jest mocniejszą. W ich pojęciu własna rodzina miała prawdziwie swoją wartość, no i taka to kultura, że szanowano swój dom, swoją rodzinę. Wiecie, kiedy mężczyzna szczególnie, chociaż kobiety też, kiedy mężczyzna przedstawiał się, to po jego własnym imieniu najczęściej padało imię jego ojca. Na przykład w Biblii, w Ewangeliach czytamy Jakub Zebedeuszowy, czy Jan, synowie Zebedeusza. Wiecie, jak ja kilka lat temu pojawiłem się w miejscu, gdzie mój ojciec się urodził, a to Ukraina dzisiaj, tam wybudowali mogiłę tych, którzy umarli w czasie wojny. I na tej mogile jest imię mojego taty. Chociaż on nie umarł, ale tak uważali, że umarł w czasie wojny. Zginął. I tam jest Wołodymir Pawłowicz Nogaczewski. Wiem, że niektórzy z was też mają tak w kulturze, że po imieniu pada imię przecież waszego ojca. Nie mylę się, ojca, tak? Dokładnie. Wiecie, Jezus w przeczytanym fragmencie w pewien sposób burzy ten porządek, powiadając, że moi krewni niekoniecznie w tym momencie są moimi krewnymi, czyli tymi najbliższymi mi. Co więc stanowi o prawdziwym pokrewieństwie? Po pierwsze, chyba najbardziej oczywiste stwierdzenie, że decyduje o nim bliskość. Krewny to ktoś bardzo mi bliski. Tak bliski, jak to mówimy, jak ciału jest bliska koszula? No, tak się mówi. Na pewno trzeba stwierdzić, że prawdziwe pokrewieństwo rodzi się we wspólnych przeżyciach. Szczególnie takich, w których ludzie razem pokonywali różnego rodzaju trudy, znoje, problemy, niebezpieczeństwa. Wiecie, w tradycjach wielu narodów jest takie powiedzenie, że prawdziwymi przyjaciółmi stają się ludzie wtedy, gdy się spotkają ze sobą, będą mogli zadawać sobie pytania typu: czy pamiętasz wtedy? Wtedy, co żeśmy robili? Wtedy, jak to było? A następnie długo rozmawiać o wspólnych, przeżytych doświadczeniach. Inni powiadają, że ludzie muszą razem płakać, aby zrodziła się między nimi prawdziwa więź przyjaźni. Ileż w tych stwierdzeniach jest racji? Ponieważ podstawą prawdziwego pokrewieństwa jest wspólne przeżycie. A teraz
zobaczmy. Wszyscy my, wszyscy chrześcijanie mają przecież wspólne przeżycie. Nieprawdaż? Kiedyś postanowiliśmy przystanąć na swoich drogach, żeby wsłuchać się w to, co do nas chciał powiedzieć i powiedział Jezus Chrystus. Nieprawdaż? Przystanąłeś na drodze swojego życia, żeby dać posłuch Jezusowi? Mamy o czym rozmawiać? A jak to było w twoim życiu? A jak to było w twoim życiu, siostro? No jak? Wiecie, tak to jest, że o prawdziwym pokrewieństwie stanowią też różnego rodzaju zainteresowania. W Chinach przed rewolucją służył pewien misjonarz. Jak się okazało, kolportował Biblię. Całe lata chodził od domu do domu i rozdawał choćby fragmenty Bożego Słowa. Od sklepu do sklepu zostawiał Boże Słowo. Wtedy nikt nie ścigał za to. Rozprowadził tym sposobem bardzo dużo Bożego Słowa. Ale z czasem zauważył, że wielu z jego nowych czytelników traciło zapał do czytania kolejnych fragmentów, które dostarczał. I w końcu przyszedł mu do głowy pomysł, bardzo rewelacyjny pomysł, bo zaczął swoich czytelników kontaktować pomiędzy sobą, nawzajem, tak, żeby oni mogli się spotykać ze sobą i rozmawiać o tym, co czytali, i modlić się o to, co w ich życiu się dzieje. Z czasem w tym miasteczku powstał z tych ludzi całkiem spory kościół. Dopiero kiedy, wiecie, pojedyncze osoby stały się częścią grupy, kiedy zaczęły łączyć się we wspólne zainteresowanie tym, co czytali, zrodziło się prawdziwe pokrewieństwo. Oni stanęli za sobą. Chrześcijanie mają wspólne zainteresowania, ponieważ wszyscy oni mają pragnienie jeszcze głębszego, jeszcze większego poznania swojego Pana Jezusa Chrystusa. I przez ten fakt pozwolenia Jemu na to, żeby On uświęcał ich życie. Po trzecie, prawdziwe pokrewieństwo rodzi się we wspólnym posłuszeństwie. Uczniowie Pana Jezusa stanowili bardzo różnorodną grupę. Można było wśród nich znaleźć wszystkie rodzaje przekonań i opinii. Był tam przecież celnik, taki jak Mateusz. Najwięcej było rybaków, którzy musieli uiszczać podatki celnikowi. Był też fanatyczny nacjonalista, jakim był Szymon Zelota. Powinni byli siebie tak naprawdę nawzajem nienawidzieć jak trucizny. I pewnie tak było wcześniej. Ale oto coś ich wszystkich połączyło. Wszyscy przyjęli Jezusa Chrystusa, za którym poszli, za swojego mistrza i za swojego Pana. Przestali
pamiętać i wypominać sobie swoją starą przeszłość, a spojrzeli na siebie miłością, którą każdego dnia otrzymywali od swojego mistrza, rabiego, nauczyciela Jezusa Chrystusa. Po czwarte, o prawdziwym pokrewieństwie decyduje wspólny cel. Wiecie, że cel, mówi się nawet, cel uświęca środki. Wow, no nie, nie proponowałbym, ale wiecie, cel jest bardzo ważny. Cel, dla którego coś robisz, dla którego żyjesz. Nic tak nie łączy, nie potrafi złączyć ludzi, jak wspólny cel. Wiecie, taki negatywny przykład przypomniał mi się. Pamiętacie tą historię, jak Piłat z Herodem stali się przyjaciółmi? Tak, byli wrogami. Tam zaszło coś historycznie udowodnionego, że po prostu Herod podpadł Piłatowi, bo Piłat to był, wiecie, nadany z Imperium Rzymskiego namiestnik. To był namiestnik rzymski. A Herod chciał podpowiedzieć Piłatowi: nie rób tego, bo rozjuszysz Żydów. Bo wiecie, co on zrobił? Kiedy wprowadził się jako Piłat, to powiesił na murach Jerozolimy tarcze. Tarcze, które przedstawiały różnych bogów. No to jak Żydzi to zobaczyli, to od razu bunt podnieśli. No, nie dziwię się. No i Herod do niego w dobrej wierze mówi: zdejmij te tarcze. A Piłat tego nie zrozumiał i myślał, że Herod występuje przeciwko niemu. Dlatego bardzo się przestali lubić na wejściu. Ale wiecie, dochodzi do sytuacji, pamiętacie ją, kiedy Jezus staje przed jednym i jest wysłany do drugiego. I przez ten akt, że Piłat wysłał do Heroda skazańca, Herod uznał, że Piłat go jakby przeprasza. I wtedy zakolegowali się. Także Biblia to odnotowuje, że od tamtego czasu stali się sobie bardzo bliscy. Co? Cel? Cel. Cel spowodował to, że nawet nieprzyjaciele stali się przyjaciółmi. Dlatego wspólny cel ma swoją moc. Oby miał moc w tym, co dobre. To musi być dobry cel, żeby uwielbił naszego Pana Boga. O tym powinniśmy pamiętać jako Kościół Jezusa Chrystusa, żeby mieć cel. Tak? O tym powinniśmy pamiętać też jako Kościół Pojednanie w Pruszczu Gdańskim. Cel. A wiecie, co może być tym głównym celem Kościoła Bożego? No o tym mówi sam Pan Jezus. Czynić wolę mojego Ojca. Czynić wolę mojego Ojca. Tą wolą jest pozyskiwanie ludzi dla Jezusa. Pamiętamy? Istniejemy po to, aby pomagać ludziom poznawać czy poznać Boga i doświadczyć Jego działania. I to dopiero wtedy będziemy silną rodziną z sobą i z Bogiem. Kiedy wspólnie umówimy się, że zależy nam na realizacji tego celu,
w naszym życiu. Któż jest moją matką? Któż jest moimi braćmi? Któż? Pyta Jezus. Ci zebrani wokół Jezusa słuchają Jego woli i wypełniają ją w swoim życiu. Nie koncentrują swojego życia wokół siebie, wokół swoich planów, swoich interesów, swoich spraw, ale oddają je, to życie, sprawom Królestwa Bożego, nie warunkując ich niczym. Spędzają czas z Jezusem. To jednoczy cele. Cel Jezusa z Twoim i moim życiem. Amen. Kiedy Pan Jezus wypowiadał te słowa, było jeszcze kilka miesięcy do prawdziwego połączenia wszystkich, którzy zaufają Mu, uwierzą Jemu i pójdą za Jego nauką, połączenia więzami krwi. Kilka miesięcy. Bo dzięki przelaniu krwi na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus zwyciężył moc grzechu w życiu każdego wierzącego Mu. Przez co włączył nas do rodziny dzieci Bożych. Przebaczył nam wszystkie grzechy, usprawiedliwił życie i dał nam dostęp do siebie przez posłanego nam Ducha Świętego. Otwórzmy list do Rzymian, 8 rozdział. Wersety od 14 do 17. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy razem także z Nim uwielbieni byli. Jesteśmy więc teraz w Chrystusie. Jesteśmy Kościołem, jesteśmy więcej Jego oblubienicą. A oblubieniec niedługo przychodzi po swoją oblubienicę. Jesteśmy zjednoczeni z Nim najsilniejszymi więzami, bo te więzi są wieczne. Prawda? W duchowym znaczeniu Jego krew jest na życiu każdego z nas. Zgadzasz się z tym? W duchowym znaczeniu. Bo wierzę, że jeżeli dzisiaj rano nie wziąłeś kąpieli, to wczoraj też się mogłeś wykąpać. Więc jesteś czysty. Ale w duchowym znaczeniu na każdym dziecku króla, wiecznego króla, jest jego krew znamionująca jego dzieło. Dzieło odkupienia i dzieło zbawienia nas do wieczności. W prawdziwej rodzinie, wiecie, jest właściwa atmosfera. Jest zaufanie. Jest miłość. Jest przebaczenie. Jest akceptacja. Pomimo upadków.
Otwórzmy może pierwszy list Piotra. Pierwszy rozdział, 22 wiersz. Mówi tak. Pierwszy list Piotra, 1:22. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, miłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Zobaczcie, jest mowa o posłuszeństwie. Czemu posłuszeństwie? Prawdzie głoszonej przez przecież naszego Pana. Amen? Przez Jego usta objawiły i pokazały nam, czego, co powinno być naszą wartością. I tego prawdziwie trzymajmy. Nie dajmy sobie wykraść tego przez to wszystko, co dzieje się w tym świecie. Bo ten świat wszystko przewrócił, jak to mówimy, do góry nogami. Dlatego jeżeli będziesz chciał zrozumieć świat, to będziesz miał problem, a świat nie jest w stanie zrozumieć na pewno ciebie. Więc albo będziesz się trzymał świata, albo przystaniesz na 100% do tego, który objawił prawdę. I nic cię nie jest w stanie wtedy odwieść. Ale ważne jest, gdzie jest serce. Gdzie jest nasze serce. Następny fragment, zobaczcie, o tym prawdziwie mówi cały Nowy Testament i można by tych miejsc znaleźć bardzo wiele. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, przeczytam 2 wiersze, 18 i 19. Jan, piewca miłości, ale też i ten, który w szczególny sposób, myślę, doświadczył relacji z Mistrzem, z Jezusem Chrystusem. Mówi tak: dzieci, miłujmy się nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Po tym poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim swoje serca. Wiecie, źródłem jest On. Jeżeli jesteś z Nim, jeżeli trwasz w tym, co On ci dał, co objawił i powiększasz to, gromadzisz to nie po to, żeby mieć, ale żeby tym się posługiwać i tym dzielić innym, to wtedy nie będziesz bezużyteczny, nie będziesz teoretykiem, który tylko wie i tylko mówi, ale będziesz gotów czynić coś, co będzie zmieniać życie innych. Wiecie, nie wyobrażam sobie dobrej rodziny, której głowa rodziny na przykład nieustannie krzyczy na swoje owce, że mają zrobić to, dlaczego jeszcze nie zrobili tego, a jak już zrobią, to po prostu wypunktowuje, dlaczego to tak zrobili, a nie tak, jak on chciał. Wiecie, prawdziwa rodzina to rodzina, w której każdy zna swoje pole działania i wie, co do niego należy. Nikt nie stara się wysługiwać innymi, osądzać ich życie przez to, ale wszyscy odważnie idą w jednym kierunku, bo mają cel. I jest w nich wpisane posłuszeństwo prawdy.
i jest w nich dziedzictwo przeżycia, którego każdy z nas doświadczył. Jest wspólne zainteresowanie. Co jest dla ciebie najcenniejszym w życiu? Na czym chciałbyś swoje życie naprawdę spędzić tutaj na ziemi? Wiecie, wtedy, gdy idą, Bóg jest z nimi. Wtedy Bóg oczyszcza ich życie i przygotowuje do jeszcze większych rzeczy. Bo kiedy człowiek Boży poddaje się Bogu, wtedy Bóg czyni w nim pracę. A ta praca ma służyć temu, żeby postawić go wyżej, żeby postawić go bardziej doświadczonym, żeby można było przez niego czynić większe rzeczy. I Bóg zawsze ma taki plan. Ma plan, żeby nas rozwijać, żeby nam błogosławić, czyli przydawać nam tego, co Jego uwielbi przez to, kiedy my w posłuszeństwie, ale też w miłości po prostu będziemy czynić Jego wolę przecież. Prawdziwa Boża rodzina zna swój cel, bo otrzymuje go od Boga, otrzymuje go od Ojca, od swojego Pana. To On potrafi jednoczyć, to On sprawia, że Jego błogosławieństwo jest w tej rodzinie po prostu odczuwalne. Boża rodzina zna swój zakres działania i nie wchodzi nawet w kompetencje innych, ale też kompetencje Ducha Świętego. Boża rodzina to rodzina, w której faktycznie ojcem jest sam Bóg, starszym bratem Jezus Chrystus. A my jesteśmy wszyscy sobie równi. Jesteśmy braćmi i siostrami. Amen. Chciałbym na koniec jeszcze raz powrócić do tego wydarzenia opisanego w trzecim rozdziale Ewangelii Marka. Przeczytam jeszcze raz tą samą historię. Wtedy przyszli do Jezusa Jego matka i Jego bracia i stojąc przed domem posłali po Niego i kazali Go zawołać. A wokół Niego siedział lud i powiedzieli Mu: oto matka Twoja i bracia Twoje i siostry Twoje są przed domem i poszukują Cię. A odpowiadając, rzekł im: któż jest matką moją i moimi braćmi? I powiódł oczyma swymi po tych, którzy wokół niego siedzieli, i rzekł im: oto matka moja i moi bracia. Ktokolwiek bowiem czyni wolę mojego tatusia, ten jest moim bratem, ten jest mi siostrą, ten jest moją matką. Niesamowita nauka. Myślę, nauka, która ma wieczne konotacje, ma wieczne znaczenie. Ona tak naprawdę, ta prawda stawia każdego z nas w zupełnie innym
chwalebnym miejscu, ale stawia tylko wtedy, kiedy odważysz się na to, żeby w tej prawdzie trwać, tą prawdę wykonywać w swoim życiu. Czynić Jego wolę, słuchać Go i czynić Jego wolę. To jest prawdziwe pokrewieństwo z Jezusem. To, co On uczynił, uzdolniło nas do tego. To, kogo On nam posłał, uzdalnia każdego dnia nasze życie do tego, a On tylko chce Twojej i mojej zgody. Czy chcesz? Czy stajesz za moją wolą i chcesz realizować ją przez swoje życie? Niech ta myśl, niech ta prawda też konfrontuje nasze życie, bo nie żyjemy tutaj dla siebie samych. Nie wiem, dobrze to zabrzmiało? Nie żyjemy dla siebie samych. Ludzie mówią, że żyją dla swoich, nie wiem, dzieci, dla swoich bliskich, ale to też nie jest do końca najwłaściwsze. Pomyśl o tym, czy nie powinniśmy żyć ze względu na wolę Bożą. Oczywiście w Jego woli nasi najbliżsi na pewno są. Ale drodzy, jest coś więcej. Jest coś, co Bóg chce mówić do ciebie przez cały ten czas. I chce, żebyś słyszał Go i był gotowy i chętny do tego, żeby to czynić. Amen. Powstańmy, zawołajmy do tego, który prawdziwie On nas ze sobą połączył. Połączył nas więzami krwi. Jego rodziną jesteśmy. Może mamy własne, no mamy własne rodziny, ale najpiękniejszą rodziną jest ta rodzina, do której On nas włączył. To jest rodzina, która będzie się liczyć kiedyś najbardziej. Może to dla nas nie do zrozumienia, bo przecież miliony będzie nas. Tak? Jest obraz miliardy miliard. Wow. Ale to wszystko będą nasi bracia i nasze siostry. No, w Królestwie Bożym podobno tylko bracia są, tylko synowie Boży, dokładnie. Nieważne. W tym znaczeniu nieważne. Ważne, żeby nasze serce widziało ten obraz, że to Pan jest naszym Ojcem, że to On jest tym, który chce prowadzić i uczyć, i uzdalniać, wyposażać nasze życie. Ojcze, dziękujemy Ci i jesteśmy tutaj, aby Tobie mówić, że bardzo jesteśmy uradowani z tego wszystkiego, Panie, co Ty uczyniłeś w naszym życiu, że zatrzymałeś nas, spotkałeś nas na naszych drogach życia, aby nasze serce mogło przystanąć i zawołać do Ciebie, a może tylko usłyszeć Twój głos. To wystarczyło wielokroć.
Panie, ja modlę się, aby Twój głos dalej brzmiał wyraźnie. Ja, aby każdy z nas mógł, słysząc ten głos, być gotowym do tego, aby realizować Twoją wolę, Panie. Bo Ty jesteś przecież naszym Ojcem, ale też jesteś tym, który chce być z nami i chce wyposażać nasze życie do tego, aby oddało chwałę Ojcu. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty, Królu, jesteś wierny swojemu powołaniu, wierny każdemu słowu, które wypowiedziałeś do naszego życia. I Panie, Ty odbierzesz prawdziwie chwałę. Ty odbierzesz chwałę, kiedy my będziemy gotowi stawać, Panie, w Twoim powołaniu i w Twoim, Boże, oddaniu Tobie, Panie. Boże, ja modlę się, aby Twoja łaska, Boże, dzisiaj wypełniała nasze serca, wypełniała nasze życie wtedy, kiedy powiemy Tobie tak, kiedy zrobimy, kiedy staniemy, Boże, w Twojej woli, aby, Boże, niczego nie brakowało w tym, Boże, żeby Twój Duch działał w obfitości i potędze Twojego autorytetu. Oto modlę się w Twoim świętym imieniu, Jezus. Amen.